Niedawno mówiliśmy w naszym serwisie o tym, że w Gliwicach nawet bezdomnym dobrze się żyje, gdyż według rankingów Głównego Urzędu Statystycznego miasto plasuje się w czołówce ogólnopolskiej, jeśli chodzi o dochody w przeliczeniu na mieszkańca. Jastrzębie-Zdrój też jest w czołówce tegoż samego rankingu, tyle że to miasto może się pochwalić, albo i nie, najniższymi dochodami na mieszkańca. Czyżby więc biedne było Jastrzębie-Zdrój? Jastrzębie-Zdrój. Do niedawna jeszcze miasto bogacze, a przynajmniej mogłoby się tak wydawać po ostatnich rankingach, według których to właśnie w tym mieście mieszkańcy zarabiają najwięcej, bo aż blisko 6 tysięcy złotych. W większości to oczywiście górnicy pracujący w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a że Jastrzębie kojarzy się głównie z kopalniami i spółką, wnosić by można, że ogólnie jest to miasto mlekiem i miodem płynące. Jest jednak zupełnie na odwrót. Pokazuje to kolejny ranking, tym razem Głównego Urzędu Statystycznego. Tutaj Jastrzębie plasuje się wysoko. A jakże, bo aż na drugim miejscu. Tyle tylko, że chwalić się nie ma czym. Miasto bowiem ma najniższe dochody w przeliczeniu na mieszkańca. Jest to zaledwie 3600 zł. Skąd nagle jest tak źle? Inaczej. Dlaczego wcześniej było tak dobrze? Okazuje się bowiem, że budżet miejski ogołocił nieszczęsny podatek od wyrobisk górniczych. Miasto musiało oddać Jastrzębskiej Spółce 85 milionów złotych. I wróciliśmy na to miejsce, które było przed wpłatami. I wróciliśmy na szczyt niechlubnego rankingu. On obrazuje faktyczną dochodowość miasta, ale Jastrzębie-Zdrój nigdy nie było wysoko, jeśli chodzi o wydatki w przeliczeniu na mieszkańca, przyznaje skarbnik Dariusz Cholerz. Co ciekawe, miasto nie musiało płacić janosikowego nawet w czasach, gdy do budżetu wpływała kasa za podatek od wyrobisk, co świadczy, że Jastrzębie-Zdrój nie plasowało się obok tych bogatych. Nawet jeśli wydawać by się mogło, że śmiało może do tego miana pretendować, bo ma na swoim terenie kopalnię Jastrzębskiej Spółki. Teraz sytuacja miasta zależy tak naprawdę od sytuacji ODSW, przyznają urzędnicy, bowiem pozostałe podatki i opłaty lokalne tak naprawdę to kropla w morzu potrzeb. Miasto uzyskuje z nich ledwie 46 milionów złotych. To nie budzi optymizmu, a jeszcze bardziej niepokoić może, iż miasto nie może się zadłużać w najbliższych latach. Miasto na pewno odczuje to po inwestycjach. Mówiąc inaczej, inwestycji nie będzie, przynajmniej nie tyle samo, co do tej pory. Przede wszystkim będziemy realizować te, na które pozyskamy środki unijne, a mówimy o ośrodku wypoczynku niedzielnego, inhalatorium czy przebudowie głównych dróg, wylicza rzeczniczka magistratu. Na pocieszenie jastrzębianom dodajmy, że biedniejsze są piekary śląskie.